Agata Smalcerz, witam Państwa w środę 21 października i zapraszam na Jawor Express. Na początku przechodzimy do informacji epidemiologicznych. Resort Zdrowia podaje, że dziś w całym kraju odnotowano 10 040 przypadków zakażenia koronawirusem. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, iż w ciągu ostatniej doby w naszym mieście potwierdzono 28 nowych zachorowań. Od początku pandemii do dnia dzisiejszego w Jaworznie na COVID-19 zachorowało 318 osób, a wyzdrowiało 109 mieszkańców. Aktualnie 435 osób przechodzi kwarantannę, 84 osoby są objęte obserwacją epidemiologiczną, a 7 osób jest hospitalizowanych. Mieszkańcy ulicy Koszarowej w Szczakowej zgłosili się do naszej redakcji z prośbą o interwencję, gdyż po dzień dzisiejszy nie mają ogrzewania w swoich mieszkaniach. Na zewnątrz od dłuższego czasu panują niskie temperatury, jednak jak powiedzieli nam mieszkańcy ulicy Koszarowej w Szczakowej, zarządca spółdzielni mieszkaniowej Akces nie poczuwa się do obowiązku zapewnienia ciepła tym mieszkańcom. To jest problem ogrzewania. Robią nam remont, którego trwa już to chyba od sierpnia albo od lipca. I nie ma... remont to trwa już dobre... No z rok czasu. Rok czasu. W sumie. Zaczęli po prostu robić ten remont. Od elewacji, później wzięli się za dach, później robią po prostu wszystko, kopali dół cały i dopiero się wzięli za centralne. Ale jak można centralne robić w sierpniu czy we wrześniu, jak nawet nie ma podłączenia do tego gazu, tak? Żadnego po prostu nie ma nic. Kiedy pan tutaj zrobił się ten remont, znaczy zaczęli remont, ani żadnego w ogóle spotkania nie było. Z mieszkańcami. Powiedzieli cokolwiek, żeby słuchajcie panowie, państwo, jest remont, słuchajcie, zastosujemy się, pogadajmy, jakoś to rozgraniczmy, czy po prostu zróbmy to. To po prostu nie było, coś totalna cisza, dodzwoni się do Akcesu, jest naprawdę masakra. Jest koniec października, a w tym bloku cały czas trwają prace remontowe i cały czas niezakończone uruchomienie ogrzewania dla mieszkańców. Wyburzono tam piece, do dziś nie ma jednak grzejników. Mieszkańcy zgrzytają zębami ze złości i zimna. Wiemy tyle, co nam tu pracownicy powiedzą. Już też chłopy mają po prostu, nie wiedzą, co nam mają odpowiadać. Ludzie atakują ich przez nich. Bo zaczynają ludzie się wściekać i atakują robotników, a robotnicy najmniej tu są winni w tym momencie. Oni są niewinni właśnie. Oni robią tylko to, co im każą. Dlatego ja im współczuję, bo teraz wszystko się na nich skupia. Mieszkańcy bloku nie kryją oburzenia. W lokalach jest zimno, temperatura momentami dochodzi do 12 stopni. Bardzo często jednak jest niższa. Mamy w domu grzyb, jest wilgoć, ludzie mieszkają w ciężkich warunkach, mówi jedna z lokatorek. Wśród mieszkańców są dzieci, a także osoby niepełnosprawne. Idzie zima, tak? Idzie zima. Także już z Zakopanem spadł śnieg. Patrzycie jak tutaj. No. Idzie zima. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy przyjdą mrozy. A my jesteśmy bez centralnego, bez niczego. Kto ma, kto, ja skorzystam teraz na ręce. Kto nam zapłaci za prąd? Kto nam w ogóle coś pomoże? Nikt. Nikt nam nie pomoże. Mieszkańcy bloku muszą sami się dogrzewać, ponosząc przy tym dodatkowe koszty. A wszystko dlatego, że ostatecznie budynku wciąż nie udało podłączyć się do sieci. Prądem nie będziemy grzać, no bo to nas za chwilę koszty pociągną. Bo jednak duże mieszkania, tak jak ja mam 56 metrów mieszkanie, no żeby to opalić, no to ja muszę mieć przynajmniej ze 3-4 grzejniki. Bo mam dwa pokoje, kuchnię, łazienkę. Była tu jedna pani z Akcesu i akurat jeszcze z nią się chciałam na temat prądu. Bo ja powiedziałam, że jeśli ja się zgodzę na te piece na prąd, jeśli oni dadzą nam dotację do prądu, bo tak się nie zgodzę. Bo to nie ma możliwości, żeby człowiek na prądzie wyrobił. I jak oni nam już za robotników wliczają prąd do kosztu prądu naszego? Przepraszam. Mi ostatnio przyszło 500 zł. Wszystko. Co najmniej używam prądu. No to wybaczcie. No to jeśli oni nam jeszcze obciążają kosztami prądu, bo oni muszą wiercić, muszą wszystko, no to
to nie jest możliwością i każdy blok właśnie przy remontach jest obciążony właśnie kosztami za prąd. W tej chwili ja nie wiem, co ja dalej mam robić, no bo chociażbym pożyczyła sobie grzejniki, no to kto mi pokryje później koszty prądu? Mieszkańcy pytają zarządców spółdzielni Akces, kiedy w końcu będą mieć w mieszkaniach ogrzewanie, kiedy będą mogli normalnie żyć, nie siedząc przy obiedzie w kurtkach. Wszystkim, żeby nam ktoś w końcu dał konkretną odpowiedź, kiedy będziemy mieli to centralne, czy cokolwiek nam zrobią coś, żebyśmy mogli mieć ciepło w domach. W dniach od 13 do 18 października w Grudziądzu odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w boksie. Akademię boksu Roberta Gortata reprezentowała Ewa Białas, mistrzyni Polski oraz młodzieżowa mistrzyni Polski ubiegłego roku. Po dwóch wygranych walkach jaworznianka po raz kolejny sięgnęła po najwyższy tytuł mistrzostw. Całej zawieruchy z tą pandemią, ze wszystkimi mistrzostwa się odbyły. Dosyć licznie przybyli zawodnicy. Moje wydała się udało obronić po raz trzeci tytuł mistrza Polski, także jest ogromna radość. Jak przebiegały walki? Walki wbrew pozorom nie były proste. Były na pewno dużo trudniej niż rok temu, ale Ewa była bardzo dobrze przygotowana, to trzeba sobie zaznaczyć. No i zrobiła co należy i mamy trzeci tytuł mistrza Polski. Może opowiedzmy coś o finałowej walce? No finałowa walka to dwie doświadczone zawodniczki się spotkały. Także Ewa tutaj musiała się wspiąć, że tak powiem, na wyżyny swoich możliwości. No ale poradziła sobie dobrze, była szybsza, także wygrała jak najbardziej zasłużenie. Trzeci raz z rzędu udało mi się obronić tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego wyniku. Bardzo dobry trener przygotował mnie do zawodów, nie ukrywam. Tak naprawdę od 2013 roku od tym trenuję. Nigdy nie przyjechałam bez medalu. To też świadczy o jakości treningu, jakości trenera i oczywiście przygotowaniu zawodnika. Zaczęłam dwie walki, obydwie wygrałam na punkty, aczkolwiek każda była po prostu w całkowicie innym stylu. Pierwszą przyboksowałam bardzo ładnie, bardzo technicznie. Druga była po prostu całkiem inną zawodniczką i trochę szarpana. Po prostu musiałam całkowicie pokazać coś innego, ale udało się osiągnąć taki rezultat, jaki planowaliśmy. Niestety mamy przykrą wiadomość dla Ciebie i dla kibiców pewnie boksu, bo prawdopodobnie nie odbędą się seniorskie mistrzostwa Polski. No też dochodzą takie słuchy. No bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu. No natomiast no, cóż mogę zrobić? No zobaczymy. Liczymy jeszcze na to, że może akurat się odwróci sytuacja. Wyjeżdżamy na Ogólnopolską Oliwiadę Młodzieży, gdzie jest Dorota Wawrzyk, no i też jedziemy na spełnienie marzeń, będzie złoty medal. Znaczy przygotowania były, że tak powiem, dwutorowo. Olimpiada miała się odbyć docelowo w maju, więc pierwsze kwalifikacje były na koniec lutego, marzec. Wtedy Dorota jeszcze boksowała w innej wadze, wtedy wygrała kwalifikację do 48, gdzie stoczyła 3 walki, 3 zwycięstwa. No później niestety pandemia pokrzyżowała plany. Olimpiada się nie odbyła, więc przesunięta została na drugą połowę roku. No i trzeba było przyjść jeszcze jedną kwalifikację, która się odbyła w Grudziądzu i ponownie 3 walki były i ponownie 3 walki trzeba było wygrać, żeby się zakwalifikować. Rząd planuje nowe obciążenia podatkowe dla ponad 40 tysięcy firm. Dla wielu z nich może to oznaczać koniec działalności. Jak uważa ekspert podatkowy Wojciech Sztuba, to pogorszy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec zagranicznych podmiotów. Idea nowelizacji polega na tym, żeby od 1 stycznia przyszłego roku rozszerzyć katalog podmiotów objętych podatkiem CIT o spółki komandytowe, które do tej pory takimi podatnikami nie były. Mamy w kraju spółek komandytowych prawie 41 tysięcy i one dlatego są tak popularną formą inwestowania, że łączą w sobie dwie istotne dla przedsiębiorców cechy. Po pierwsze, jednokrotne opodatkowanie na ogół na poziomie podatku liniowego PIT 19% oraz ochronę majątku, czyli tak zwaną ograniczoną odpowiedzialność, podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. I kombinacja tych dwóch elementów jest kluczowym czynnikiem czy powodem popularności tej formy inwestowania. Zresztą
nie tylko w Polsce, dlatego że spółki komandytowe są na przykład jednym z czynników sukcesu biznesu rodzinnego w Niemczech, tak, i w wielu innych państwach Europy Zachodniej. Teraz ta nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia przyszłego roku spółki komandytowe zapłacą 19% CIT-u, a oprócz tego wspólnicy osiągający zysk w ten sposób jeszcze dodatkowo 19% podatku od dywidendy. Razem procent składany takiego efektywnego opodatkowania to 34,4%. Ta regulacja ma charakter bardzo asymetrycznego uderzenia w polskich przedsiębiorców, dlatego że znakomita większość spółek komandytowych to są spółki, za którymi stoi polski przedsiębiorca, polski kapitał rodzinny, a zaledwie 0,4% wszystkich wspólników spółek komandytowych to są wspólnicy zagraniczni. Więc tego typu opodatkowanie spowoduje, że rentowność netto polskiego biznesu spadnie o około 15 punktów procentowych, gdy tymczasem opodatkowanie podmiotów zagranicznych gospodarujących w Polsce nie ulegnie zmianie. Jeżeli chcielibyśmy kiedykolwiek naśladować sukces gospodarki niemieckiej czy gospodarek zachodnich, które potrafią generacyjnie przekazywać sobie w formie sukcesji przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie, to dzieje się to tylko dlatego, że tego rodzaju sukcesja jest chroniona prawnie. To znaczy majątek ojca, syna i wnuka lub matki, córki i wnuczki jest chroniony poprzez ograniczoną odpowiedzialność, tak jak ma to miejsce w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakby zmiana tych przepisów w stronę, jaką zaplanował resort finansów, w trwały sposób to uniemożliwi. W związku z tym uważam, że te regulacje mają charakter antyrozwojowy i są w gruncie rzeczy szkodliwe. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już jutro.